Tytuł kursu: Zasady prowadzenia spraw kadrowo-płacowych. Moduł: Obliczanie wynagrodzeń według różnych systemów płac i z tytułu różnych umów. Temat: Zasady ustalania wynagrodzeń za czas niewykonywania pracy. Pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną zachowuje prawo do wynagrodzenia gwarantowanego za okres łącznie do 33 dni w roku kalendarzowym. Wynagrodzenie to jest finansowane ze środków własnych pracodawcy. Należy pamiętać, iż podstawę wymiaru zasiłku chorobowego stanowi przeciętne wynagrodzenie wypłacane pracownikowi za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Teraz zerknijmy, jak wylicza się wynagrodzenie za czas choroby. Pracownik od 2009 roku pracuje w firmie XYZ, która zatrudnia 11 osób. Dostarczył zwolnienie lekarskie za okres od 1 września do 15 października 2013 roku. Razem 45 dni. Jego wynagrodzenie brutto wynosi co miesiąc 2000 zł. Pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe za okres 33 dni. Od 1 września do 3 października 2013 roku. Za okres 12 dni należy się pracownikowi zasiłek chorobowy płatny przez ZUS. Pracownik przez 12 miesięcy otrzymywał 2000 zł brutto. Miesięczny przychód pomniejszamy o składki społeczne płatne przez pracownika w wysokości 13,71%. 2000 zł razy 13,71% równa się 274,20 zł, czyli 2000 zł odejmujemy 274,20 zł równa się 1725,80 zł. Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego za jeden dzień stanowi 1/30 przeciętnego wynagrodzenia. 1725,80 zł podzielić przez 30 dni równa się 57,72 zł za jeden dzień. Za czas chorobowy pracownik zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia. W przypadku zasiłku chorobowego spowodowanego ciążą pracownica zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. Na koniec zerknijcie jeszcze na wysokość 100% składek ZUS. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.